To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, dzisiaj jest coraz bardziej realne. Jest szansa na to, że z Włodzisławia Śląskiego do Rybnika i odwrotnie będzie można dojechać szynobusem. Autobusy szynowe miałyby się pojawić w 2017 roku. Bliższe szczegóły nie są jeszcze znane, ale jedno jest pewne – wszystko idzie dobrym torem. Maje m.in. Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Wrocław. Być może będą się nimi chwalić Rybnik i Włodzisław Śląski. Pojawiła się taka możliwość, a właściwie ona w pewnym sensie jest od zawsze, ponieważ mamy sieć torową dość mocno rozbudowaną. Temat autobusów szynowych powraca po latach. Teraz, kiedy zakończył się gruntowny remont trakcji kolejowej, realizacja pomysłu sprzed lat wydaje się coraz bardziej realna. Sama jakość dotychczasowego torowiska na pewno była przeszkodą do realizacji połączeń szynobusowych. Teraz do jakości nie można się przyczepić. Przyczepić można się za to do korków, które tworzą się na ulicach Włodzisławskiej i Rybnickiej, łączących Włodzisław Śląski i Rybnik. Tutaj na przejazd z jednego miasta do drugiego w godzinach szczytu trzeba zarezerwować grubo ponad pół godziny. Liczymy zatem, że szynobusy czy też połączenia kolejowe wesprą osoby podróżujące pomiędzy miastami i pomogą im się szybciej przedostać pomiędzy obiema gminami. I to znacznie szybciej. Odcinek Rybnik Włodzisław Śląski autobusem szynowym będzie można pokonać w zaledwie 16 minut. No przede wszystkim szybkość. Dialog pomiędzy samorządami jest. Rozmowy toczą się też z przedstawicielami kolei. Te podkreślają, że wiele będzie zależało od możliwości taborowych. Myślę, że w perspektywie środków unijnych, które są do pozyskania, to są lata 2016-17. O szynobusach głośno było już w 2006 roku. Już wtedy Jastrzębska Spółka Kolejowa i Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem z Rybnika chciały uruchomić przejazdy szynobusami na kolejowych trasach w regionie. Zorganizowano nawet pokazowy przejazd szynobusem z Pawłowic Śląskich przez Jastrzębie-Zdrój do Rybnika. Pokazowy przejazd miał być początkiem rozmów z samorządami, te jednak wtedy nie były zainteresowane tematem, żeby tylko i tym razem każdy nie poszedł własnym torem.